tak dzisiaj praktycznie przez cały dzień do późnych godzin wieczornych jeszcze będą prowadzone czynności przez kieleckich policjantów. No, trzeba tu jasno powiedzieć, że praktycznie po kilkunastu godzinach od momentu powiadomienia nas o tym tragicznym zdarzeniu, kielcy kryminalni ustalili na podstawie m.in. działań operacyjnych sprawcę podejrzewanego i podejrzanego w tej chwili już mężczyznę. 52-letni mieszkaniec Kielc w tej chwili przebywał jeszcze tutaj w komisariacie. Wykonywane były z nim czynności procesowe, ale te czynności jeszcze są dzisiaj kontynuowane do późnych godzin wieczornych. Te czynności prowadzone będą przez policjantów Wydziału Kryminalnego jeszcze na terenie miasta, między innymi też w miejscu, gdzie doszło do tej tragedii. W tej chwili też policjanci równolegle pracujący przy sprawie ustalili, gdzie znajduje się przedmiot, narzędzie zbrodni. Ten przedmiot również dzisiaj, teraz w godzinach wieczornych zostanie zabezpieczony. Możemy podejrzewać, że pewne czynności jeszcze będą kontynuowane jutro. Tutaj udział prokuratora cały czas, prokurator nadzoruje te czynności. Można powiedzieć, że jest to przełom w tej sprawie. Postawione mu zostały zarzuty. Oczywiście teraz jeszcze do późnych godzin wieczornych policjanci kryminalni kieleccy pracują w terenie z tym właśnie człowiekiem. Jeszcze wykonywane będą przy udziale prokuratora czynności procesowe.